historii niepodległości zapisali się nie tylko mężczyźni. Wiele kobiet przysłużyło się naszej historii. Nigdy nie możemy o nich zapomnieć. 100 lat jesteśmy wolni. Kim jesteś? Na imię mam Magda, nazwisko Rusinek. Oprócz walki o ojczyznę zajmowałam się temperowaniem mężczyzn w AK. Specjalizowałam się w odrzucaniu granatu. Byłam strzelcem wyborowym i pracowałam dla wywiadu. Mój przełożony powiedział kiedyś, że kobiety nadają się tylko do siedzenia w domu i prania. Cóż, nigdy nie byłam w tym najlepsza. Na co dzień siedziałam w kanałach zamiast w domu i pomagałam dzieciom w getcie. Kim jesteś? Wanda Gertz, major Wojska Polskiego. Swoją karierę wojskową rozpoczęłam w przebraniu mężczyzny. W młodzieńczych latach byłam harcerką. W czasie I wojny światowej działałam pod nazwiskiem Kazimierz Żuchowicz. Podczas dwudziestolecia wojennego działałam w przysposobieniu wojskowym kobiet. W trakcie II wojny światowej zaangażowałam się w prace konspiracyjne i wiele akcji dywersyjnych. Po wojnie musiałam, podobnie jak wielu moich kompanów, emigrować na obczyznę z dala od mojej kochanej ojczyzny, za którą byłam gotowa oddać wszystko. Podczas Powstania Warszawskiego chciałam walczyć bardzo. Nie zgadniecie, gdzie mnie przydzielono do redakcji biuletynu informacyjnego. Zajmowałam się czymś ekscytującym. Żartuję, ważyłam kawę. Nie umiałam usiedzieć tak w miejscu, więc pozwolono mi walczyć z bronią w ręku. Byłam w tym dobra. Za walkę o Kościół Świętego Krzyża dostałam krzyż waleczny. Kim jesteś? Dzień dobry, nazywam się Irena Sendlerowa. Podczas II wojny światowej zajmowałam się pomocą Żydom. Przez moją pracę miałam przepustki do getta, co pozwalało mi na pomoc narodowi żydowskiemu. Na początku dowoziłam im jedzenie, ale czułam, że to za mało. Mimo zagrożenia życia postanowiłam sobie za cel uratowanie jak najwięcej dzieci. Robiłam to pod nosem Niemców. Dzieci dostawały rodzinę, imię, nazwisko i akt chrztu. Mimo to dbałam o ich prawdziwą tożsamość. Miałam zakopany przed domem słoik z ich danymi oraz rodziców. Razem z moimi współpracowniczkami uratowałyśmy 2,5 tysiąca dzieci. Zrobił się wokół tego szum, że niby jestem bohaterką, a ja tylko robiłam to, co potrzeba. Opowiedzcie o tym, jak obchodzicie święto odzyskania niepodległości. W naszej szkole święto 11 listopada traktuje się bardzo poważnie i obchodzi się je na wiele sposobów. Jest bardzo wiele konkursów i Marsz Niepodległości. Na oknach każdej sali są wywieszone białe orły, biało-czerwone róże i flagi. Dzięki naszej szkole wiemy, jak ważne jest święto niepodległości. Niepodległość to wolność, miłość, radość, patriotyzm, możliwość kochania drugiej osoby. Polska!